TVG9, Klaudiusz Wesołek. Ja po raz kolejny chciałbym powiedzieć parę słów o banderowcach, ich zbrodniach i w tym kontekście o stosunkach polsko-ukraińskich. Mam nadzieję, że już ostatni raz, chociaż pewien nie jestem, bo już kiedyś postanowiłem, że już o tych sprawach nie będę więcej mówił, bo już sporo powiedziałem. No ale niestety różne rzeczy, które się dzieją, które się mówi, robi, zwłaszcza na Ukrainie, no zmuszają mnie do tego, żeby no, znowu się wypowiedzieć w tym temacie. No głównie skłoniły mnie do tego obchody urodzin Stepana Bandery. No bo jak zwykle odbyły się marsze, ale tym razem marsze pod patronatem, a jakże, najwyższych władz ukraińskich. Natomiast we Lwowie tam mer czy rada miasta ogłosiła ten rok bieżący 2019 rokiem Stepana Bandery. No cóż, ktoś może powiedzieć, że tam co było, minęło. Zajmijmy się bieżącymi sprawami. Ale niestety, to było, ale nie minęło. Ponieważ nie minęło, ponieważ zwyrodnialcy, mordercy Polaków są nadal czczeni. Ci, którzy wydali no, wyrok śmierci na wszystkich mieszkańcach Kresów, no przynajmniej na tych, którzy tam mieli zamiar zostać, no dzisiaj są stawiani na pomnikach. No niby mówi się o tym, że to w innym kontekście, że to bardziej obrona przeciw Rosji i tak dalej, a niech nie ma to kontekstu antypolskiego. Może dla większości ludzi nie ma tam na Ukrainie, ale to prędzej czy później przeciwko nam się obróci. Już może nie koniecznie w postaci ludobójstwa, ale nie będzie z tego nic dobrego. Mówią też niektórzy, że no trzeba poświęcić tam historię, pamięć, prawdę nawet dla dobrych stosunków polsko-ukraińskich. No nie wiem, czy to jest dobry handel, ale nawet gdyby, to tak nie działa. Tak nie zadziała nigdy, ponieważ właśnie w ten sposób, jeśli tych spraw do końca nie rozliczymy, to nigdy naprawdę dobrych stosunków polsko-ukraińskich nie będzie. Może być iluzja dobrych stosunków i to bardzo krótko trwała, o czym się już powoli przekonujemy. A Ukraina budowana na banderowskich fundamentach no nigdy nie będzie w dobrych stosunkach z Polską. Znaczy w ogóle tam trudno na tym coś budować, moim zdaniem, no ale no to jest już sprawa wewnętrzna Ukraińców. No i też taki argument, który no sam w sobie jest może i słuszny, że Ukraińcy mówią, że nikt nam nie będzie mówił, kto jest naszym bohaterem. I słusznie, ja też nie chciałbym, żeby nam Polakom tutaj, możemy się kłócić między sobą, ale nikt nam nie będzie mówił, kto jest naszym bohaterem, a kto nim nie jest. I tak sobie myślę. No ja mógłbym właśnie wielu ukraińskich przywódców, wielkie postacie historyczne, do których mam sympatię, no pokazać jako no kandydatów na bohaterów, ale robił tego nie będę. Ale powiem tak, że no gdyby na piedestał na Ukrainie wznoszono takiego Andrija Mylnyka,
To jest przywódca tej konkurencyjnej frakcji OUN, konkurencyjnej do banderowców. Ideowo równie obrzydliwej, ale no goście tam no, pewnych granic nie przekraczali. Nie byli z takimi no, zbrodniarzami jak banderowcy. No nie przeprowadzali ludobójstwa przede wszystkim. Ktoś tam na siłę będzie wciskał, że Melekowcy w tym też uczestniczyli. Nie, akurat to nie jest prawda. Tam no, próbowali upiec swoją pieczeń, jeśli chodzi o pacyfikację Zamojszczyzny przez Niemców. Tamte osiedla satelickie wokół osiedli niemieckich. No. Ale mówię, no w miarę, gdyby tego człowieka wynoszono tam na piedestał, skrzywiłbym się tylko, ale bym, no, powiedział, okej, dobrze, to są bohaterowie, to jest bohater, którego wybraliście. Wasza rzecz. Jeśli chodzi o banderowców, no też powiem, to są bohaterowie, których wybraliście. Ale już nie powiem dobrze, nie powiem ok. I niestety, wybierając na swoich bohaterów Banderę, Szuchewycza, ludzi, którzy mają krew Polaków na rękach i to krew zaplanowaną jeszcze przed wojną, frakcja banderowska, Mychajło Kołodziński, ja no. O Wołyniu, także zbrodniach na Chełmszczyźnie w Galicji, to się nasłuchałem już od dzieciństwa opowieści. Pamiętam no, długie zimowe wieczory, to czasem właśnie pokolenie moich rodziców, to straszne opowieści o grudniu 70 były, a pokolenie mojej babci, no to właśnie lata 43-44, czas banderowskiego ludobójstwa. Ludobójstwa z zimną krwią zaplanowanego, no bo później do tych opowieści no doszły lektury, dla mnie lektury książek, które też opisywały tamte zdarzenia, ale też opis śledztwa po zamachu na ministra Pierackiego jeszcze przed wojną, no i książka, którą odnalazł Grzegorz Motyka, Ukraińska doktryna wojenna Michała Kołodzińskiego, te wszystkie bestialstwa, mordowanie całych polskich wiosek czy polskiej mniejszości w wioskach ukraińskich. Wszystko było dobrze zaplanowane. Dzisiaj tam Ukraińcy łącznie z Tymą mówią, że tam Kołodziński to jakiś teoretyk był, nie wiadomo jaki miał wpływ. To był działacz OUN, przywódca Siczy Karpackiej i związany z tą banderowską frakcją WOUN. To wtedy jeszcze nie było tego podziału formalnego, ale już ta frakcja się wyłaniała i właśnie jednym z nich był Mychajło Kołodziński. I on to wszystko zaplanował właśnie w tej książce Ukraińska doktryna wojenna. Także to nie był żaden przypadek. Po prostu mieliśmy do czynienia z naszym no, śmiertelnym wrogiem. No i teraz no, żałosne jest tam pitolenie, że to już inny charakter ma. Może ten charakter jest przez większością Ukraińców ukrywany, ale tutaj się nic nie zmieniło. Neobanderowcy to jest no, podobna swołocz jak właśnie ci rzeźnicy z lat 43-44.
I no, ja byłem przez długie lata zwolennikiem współpracy polsko-ukraińskiej. Tam próbowałem właśnie na spokojnie o historii mówić. Nigdy tam niektórzy to traktowali, że w ogóle jakaś rozmowa z Ukraińcami to od razu ma się zacząć od padania nam do nóg z ich strony, przepraszania. Nie, ja nigdy tak nie mówiłem, tylko chciałem, żeby te sprawy były wyjaśnione. No, wielu Ukraińców mówi, zwłaszcza przedstawicieli tych środowisk nacjonalistycznych, że to wyjaśnijmy to, to wymaga więcej badań, wszystko. Tylko że oni tak mówią od lat 20 czy 30 i no, w międzyczasie są no, kolejne badania, kolejne książki, coraz więcej zeznań świadków zostaje ujawnionych, a oni dalej mówią mniej więcej to samo. No z polskiej strony w ogóle już w roku chyba 90 to był rok, tak, czyli prawie 30 lat temu było potępienie akcji Wisła przez Senat. No akcja, której no nie pochwalam, mam negatywny stosunek do niej, ale no, można powiedzieć, że no w porównaniu z Wołyniem to jednak no małe piwo. Ale dobrze, no nie ważmy tych, tak, znaczy była tendencja taka właśnie, żeby nie ważyć tych zbrodni, że zacząć, znaczy wyciągnąć dłoń, nawet Polacy, no jako no może dłuższy tam ten staż wolnościowy mający, może bardziej Polska rozwinięty kraj, no musi ten krok jako pierwszy uczynić. No i potępiona została akcja Wisła przez Senat w roku 90, później parę lat potem przez Kwaśniewskiego, czyli jakby no bezpośredniego spadkobiercę autorów akcji Wisła, no bo to jednak no nie była akcja przez suwerenne państwo polskie przeprowadzona, no tylko przez sowieckich wasali. No ale okej, i z prawej, i z lewej strony były przeprosiny, ale no Ukraińcom to jeszcze mało. Jeszcze chcą, że chcieli niedawno, żeby Sejm koniecznie uchwałę przepraszającą, potępiającą wydał. Tak, ale oni nie robią nic, wręcz przeciwnie. Od ładnych paru lat zbrodniarze, ci, którzy chcieli wytępić ludność polską na Kresach, są stawiani na pomniki. I niestety ja już tutaj możliwości dialogu większego nie widzę, a także nie widzę. Pomimo, że zawsze byłem zwolennikiem współpracy polsko-ukraińskiej, dalej tam mam jakąś w głębi serca nadzieję, że coś z tego może wyjść, ale fakty, realia są takie, że wszystko jest na bardziej do złej drodze. No, neobanderowcom udało się wybudować mur między Polską a Ukrainą. Z drugiej strony, no, to co robią neobanderowcy, wywołuje kontrreakcję, czasem przesadzoną, naszych durniów. No, ale niestety, tak to wygląda i neobanderowcy odnieśli sukces. No, trochę z powodu ignorancji naszych polityków, polityków, dziennikarzy, którzy, no, myślę, że no mało rozumieją Ukrainę, mało rozumieją sprawy polsko-ukraińskie. Zresztą tak już było przed wojną, no bo no, no,
polityka była nasza fatalna. I to nie chodzi, że była zbyt opresyjna czy zbyt pobłażliwa. Ona była, nie była kierowana w należyte miejsca. I tak, no, Bandera i Łebedź zostali, mimo prawomocnych wyroków śmierci, zdjęci ze Stryczka na mocy amnestii. A no inne postacie, jak choćby teraz Borowiec, później znany jako Bulba, trafiali do Berezy Kartuskiej bez wyroku. Po prostu brak absolutny rozeznania. Rozeznania w tym, no właśnie, z kim można i trzeba współpracować, a kogo no trzeba izolować i tępić. No dzisiaj widzę też to samo. No, wymądrzają się goście. No, taka Gazeta Polska, najpierw tam monopol miał ksiądz Isakowicz-Zaleski. Tam w ogóle, ja tam kiedyś chciałem napisać coś na temat stosunków polsko-ukraińskich. To nie, bo tam ksiądz Isakowicz ma monopol. A ksiądz, no, pisze z pozycji antybanderowskich, ale powiedzmy sobie szczerze, można go nazwać z pozycji antyukraińskich. No. I no nie ma on sympatii generalnie od początku, uczciwego sympatii czy uczciwego stosunku do Ukraińców, ale teraz z kolei Sakiewicz wziął innych gości, którzy no tam włażą w dupę Ukrainie i nie bez mydła i aprobują no wszystko, co tam się dzieje. No ja rozumiem, że zagrożenie rosyjskie i tak dalej. No ale bez przesady, bo no, przymykając oko na różne złe rzeczy, po to, żeby no poprawiać te stosunki polsko-ukraińskie w obliczu no potencjalnej agresji rosyjskiej, tak naprawdę te stosunki zostaną zniszczone. No niestety w tej chwili już jest sytuacja taka, że zarówno ci, co rządzą na Ukrainie, jak i ta licząca się opozycja, no to wszyscy są już tam probanderowcy, przynajmniej oficjalnie, bo już nikt tam, już no ten kult Bandery jest na tyle silny, że mało kto tam podskoczy. Jeśli chodzi o alternatywy, to też ich nie widać, bo z jednej strony mamy jeszcze większych zakapiorów, jak Swoboda czy Prawy Sektor, a z drugiej strony mamy sowieciarzy. No to o to też nam nie chodzi, żeby zamieniać znowu, ponownie siekierkę na kijak. A więc, no, tak naprawdę, no, można liczyć. No jakieś tam opamiętanie tych elit ukraińskich, ale no bardziej ja bym liczył na jakąś wymianę elit, głównie no może na tych no bardzo młodych ludzi, tych no co pokończyli studia, no może wyjechali do Polski czy na Zachód pracować. Tutaj może coś na tych ludzi wpłynie. Może oni jakieś zmiany dokonają właśnie. I to, no tutaj powinni ostro tak zadziałać, że kopnąć w dupę starych didów. Czy tak będzie? No nie wiem. Nie wiem, no na razie. Na razie. No jest mi dość przykro, bo przez długi czas
zarówno TVG9, ale jeszcze wcześniej tam i w internecie i czasem tam do gazet pisałem na temat stosunków polsko-ukraińskich, że są ważne, ale też zawsze mówiłem, że no najbardziej się obawiam tego, że to wszystko pójdzie właśnie w tym probanderowskim kierunku, co niestety dobrze stosunkom polsko-ukraińskim nie wróży.